Okej, okay, także przed nami gierka Rosemary's Fate. Bardzo ciekawa według mnie. Wiecie dlaczego? Właśnie dla mnie jest ta gra ciekawa, dlatego że gramy tutaj dźwiękiem i dlatego, że przypomina mi właśnie to czytanie książki. Jeśli ktoś czyta książki, to na pewno ma też takie odczucie, albo może jak na przykład czytał, najbardziej mi to przypomina Lovecrafta, czytanie książki i przełożenie tego na grę. Bo to się nie da po prostu. To jak sobie wyobrażamy te rzeczy i czytamy w książce, to mi się wydaje, że nie ma takiej możliwości, żeby przełożyć wszystko idealnie na grę albo i na film, nie? Tam zależy jeszcze na coś. Dlatego mi się wydaje, że gry tego typu mają dość duży potencjał. No dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ogólnie gierkę można zamkniętymi oczami podobno grać, nie? Zmień nazwę strumyka. Okej. Okay. Ja nie wiem, jak i tytuł dać. Problem jest taki, że... tej gry... raczej nie ma na Twitchu. Więc tam chyba jest chatting. No nie ma tego na Twitchu. Damy na razie just chatting, bo nie wiem, jaką kategorię wtedy dać. No i bierzemy New Game. Nie ma języka polskiego. I need to call Mary. Thomas is going to call Mary, but first he needs to turn off the music. To jest tutorial, jak coś. A czekajcie, to mam iść do przodu, tak? Now you can listen to music on the right side. Ja sobie podgłośnię trochę. To turn right. When you hear that sound, press space to perform an action. Now press left arrow to turn left. Okay, press down arrow to go backwards. Ten tutorial sobie sprawdziłem wcześniej. You have completed the tutorial. Sprawdzałem, czy gierka działa dobrze. Mamy część pierwsza. Thomas. To jest trochę w klimatach drugowojennych oczywiście też. Wspominki. Ostatnio właśnie siedzimy w tych klimatach trochę. Ja też filmy zacząłem oglądać. Nie znam idealnie angielskiego, więc nie wiem, czy wszystko zrozumiem. Ale jest chyba dosyć łatwy angielski. Też tu słychać na pewno też po akcencie. Łatwo można zrozumieć. Hi Thomas. Hi Mary. I think I found something. You mean something about my mother? Tak, tak, coś to będą tylko napisy, nie? Chyba, nie wiem. Może później coś będzie. Late 30s, just before World War II. From Poland? And one of those women. I'm almost sure she was your great grandmother. How? How do you know? Sorry, but I'm a little shocked. Yeah, sure, I understand. Let's meet ASAP, I will explain everything. Okay, give me a few minutes. I'm coming. To jest jeszcze wprowadzenie. Zaraz będziemy grali chyba. Można się skapnąć, że jest to wprowadzenie, bo można skipnąć na górze. Taki mały cheat. Hi Thomas. You see that front door? This is a building of a former Owiński Mental Hospital. So, these people, they are patients. They were. The photo was taken in 1938, a year before World War II. In 1939, Nazis invaded Poland and killed all the patients during so-called life not worth living T for action. Ciekawe, czy nie będą pretensje do twórców. Yes, but somehow your great grandma. Tak, tak, czarny ekran. O przedstawienie historii, jaka była naprawdę. Mogą być pretensje o to. Village, Cistercian Convent Library, the 3rd of November, 2019. Jest teraz głupie w dzisiejszym świecie.
Dobra, tu chyba już będzie akcja. Mary, please meet Ellen and Mark. They found a trace to your only known ancestor. Będzie gierka ma być też na Androida. Two hours later. Tego co pamiętam. That woman, third on the left. She is definitely your great-grandmother, Sara Virwitzki. We have the same photo in our files. Ellen will bring it in a minute. I've got it. Here. Można to chyba też trochę porównać. To ładna grafika. Do audiovlogów. Nie audiovlogów, czekajcie, jak to się nazywa. Co książki się czyta, nie pamiętam dokładnie. Audiobooków, o. To jest już akcja. Ten co zepsuł klimat. To nie jest gra? Gra. Dzięki za 23 miesiąc, żeby dla ciebie, Masiu. Pozdrawiam. Kasia, już mogę chodzić? Black screen? Bo to się gra tylko dźwiękiem. Trzeba słuchać, co się dzieje. To jest gra trochę innego typu. Tak, i teraz musimy słuchać. Where's Mary? She was just here, I don't know. Mary, I'm coming. Thomas! I uciekać. Dobra, i tu. Już mogę uciekać? I tu już więcej nie widziałem. Tylko to widziałem wcześniej. Sprawdzam, jak działa. Lokacja numer 1. Okej. Okay. Jest przed nami, możemy otworzyć drzwi. Jest coś chyba za nami. Puka chyba w drzwi. Nie mogę iść dalej? It was close. Dobra, lokacja numer 2. Kind of madness is this. Aha. Jak przejdziemy przez drzwi, to chyba już jako lokacja się zmienia. Coś jest przede mną. Skręcamy. Tutaj tu też coś jest. Czekajcie, teraz się obróciłem do tyłu, to nie. Jeszcze raz. Jezu. Zawał. Coś jest. To są jakieś kable. Czekajcie, może ja spacją mogę to użyć? Nie mogę. A w prawo? Lewo. I nie będziemy iść. Thomas, here. Mary? Wiecie, z lewej strony chyba, nie? Mówiła do nas. Będziemy. To my przeszliśmy? Czy to ktoś do nas idzie? No, a to my. Okej. Okay. Suffering? Jakaś dusza do nas tutaj jeszcze mówiła, także są jakieś elementy horroru, mogę tak to nazwać? Są creepy elementy, o, może tak. Dobra, lokacja numer 3. Ciekawe, ile tych lokacji będzie. Na razie musimy znaleźć Mary. Ile wiemy, że zniknęła i coś nas goniło. Na początku jakaś dusza do nas coś mówi. Ciekawe, jak dużo w demku jest dostępne. A, dobra, czekajcie, ja mam iść. Ja czekam. Aż coś powie nasz gościu. Patrzcie, puknąłem mikrofon. Jest skrzypienie po lewej stronie. Idę w prawo. Dobra, z prawej też nic nie ma. Idziemy w lewo. Kuźwa, coś tu jest. Are you here? I can't see anything. I'm not Mary. Sara. But I'm here now. Ty. To nie jest ten duch tej prababci tamtej? I'm dying. They just killed me. There's no time.
Who? Where are they? Where or when? Seifus, my daughter. The new Seifus Mary. Chodzi dookoła nas chyba, jak słychać, nie? How do you know, Mary? Też słyszycie te dźwięki różnie w słuchawkach? Dobrze to działa u was na streamie? Co się stało z lewej strony? Idę do przodu. O, jakaś klanka. Nie mogę. Sorry, to ja chyba. Teraz? That corner of the room is starting to look completely different, as if it was from another era. Dobra, dotarłem jakoś na głośnikach, ale też słychać różnicę, jak coś jest po jednej stronie. Idzie do nas. Chyba mam się nie ruszać, nie? Halt! Handeho! Was machst du hier? Wait, please, I'm not... Raus! Hier! A to było w trailerze, to słyszałem. Te cutscenes to wam wrzuciłem na Discorda. Ogólnie gra polega na tym, chyba, że przenosimy się trochę w przeszłości, jak było w II wojnie światowej i trochę w naszych, tak jakby te światy się trochę zacierały, nie? Ale tu zgaduję tę fabułę trochę. Gdzieś nas prowadzą? Naziści nas złapali. Gdzieś nas wprowadzili. Lokacja numer 4. SS-man. Mam iść za nim. Teraz dopiero czat zauważyłeś? No jest, w prawym dolnym rogu. W lewo? Dobra. Kot. Mogę pogłaskać? Co ja zrobiłem? Spację wcisnąłem. Obróciłem się w lewo, wcisnąłem spację. Portal brought me to the Second World War. I have to find a way out. This cat seems to be helping me. A, mamy podążać za tym kotem. Ty, a jestem ciekawy, co by się stało, jakbym poszedł za tym Niemcem. Ja się czołgam? Lewo. Lewo. Okej. Idziemy za kotem. Dobra, jak jest ten dźwięk, to... Mam użyć? Lewo. Ty, tamten gość nas chyba goni w ogóle. Płacząca dziewczynka. To nigdy nie jest... Who's here? Quiet. Be quiet. You're Rose. To nigdy nie jest dobry znak. Please don't hurt me. I'm a friend. I know your mother. Your mama. Sarah. A. I want to mommy. To jest córka tej Sary. Prababci Mary, o ile pamiętam. Don't say anything. I'll be back, I promise. Must go, but I will return for you. Hey you, asshole! Here! No nie. Teraz uciekaj na szybko. Czekajcie, portal z lewej strony, nie? Druga część. Ogólnie ja mam dostęp w demówce, mamy dostęp w demówce do pierwszego chapteru. Ciekawe, na ile tych to się składa części.
Okej, wprowadzenie całkiem niezłe. Tak się gierka podoba. Każdy gambl przegrany? Zróbcie rafla na tysiaczkę. Where and when am I? I can hear raindrops hitting the roof, but no guards or any ghosts. Tak trochę na luzie to powiedziałeś. Żadnych duchów. Am I still in the past? Or has the strange cat come to the future with me? No to chyba wróciliśmy już z powrotem. Dobra, po prawej stronie chyba kota słyszałem. Wróćmy się. No co ja wpadłem? Jeden kot jest. Nie wiem, czemu pies czeka, ale to też nie wróży zbyt dobrze. A, wilki. Dobra, to jednak nie psy. A chyba, że psy czekają na te wilki po prostu. Gdzie mam iść? Tu jest. Nie mogę nic zrobić. Chyba do okna podchodzę, tak mi się wydaje. Okno chyba wybite. I'm not going back. I'm not going back. Czyli tu się cofnę. Małem się. Nie wiem, czy chodzi o wybite okno. Tu jest ściana po lewej stronie. Tu jestem w narożniku, no to skręcamy w prawo. O, znowu szyba? I'm not going back. Zaplątałem się, czekajcie. I'm not going back. Ja za szybko wciskam klawisze. Na to wychodzi. Dobra, idziemy wzdłuż lewej ściany jeszcze raz. Ja obróciłem w którymś momencie. I tu jest ten narożnik. O, tu nie byłem. Jest, ale nie mogę nic robić. This storm brought a natural darkness. I can't see anything through the window. Jesteśmy przy oknie chyba. Czuję, że zaraz znowu się cofnę. Muszę się cofnąć, na to wychodzi.
Hey, Batman! You came to help me? Oh, this floor is shaky. Co za Batman? Gdzie ten kot jest? W lewo? Jeszcze w lewo? Tu? Tu nie mogę nic zrobić. Tu też nie mogę. Jakby się zmieniały pomieszczenia, to jeszcze gorzej. Jak się nie można ich nauczyć na pamięć, nie? Ale to by było też ciekawe. Nie wiem, czy się nie cofam teraz. O, kot. Z lewej strony, czy mi się wydaje? Teraz z lewej strony. Myślę, że się cofnę do samego początku. Ja chyba się cofnąłem. Zaczekajcie, będę mógł sobie wyobrazić pomieszczenie jeszcze raz, jak dojdę do początku. Nie wiem dokładnie, co ją teraz zrobić. No i się zgubiłem już. Powiem wam. Może spróbuję skręcać w lewo, bo skręcałem. O, dobra. Nie znalazłem. No się cofnąłem. Dwa, trzy i cztery będzie chyba ściana. Tak. Prawo. Raz. Dwa. I w lewo. Prawo? Lewo? Tu coś jest, ale nie wiem, co to jest. Nie mogę tego użyć. A przede mną jest okno. Jakiś mebel. Próbuję go ominąć. Dobra, jestem w tym miejscu. Słucham. Chyba wpadłem w dziurę. Co się dzieje z Zytrusku? Ty, chyba zginąłem. Nie myślę, że zginąłem. Chyba zginąłem. Punkty? Przypomnijcie mi po gierce, dobra? Where and when am I? I can hear raindrops hitting the roof, but no guards or any ghosts. Dobra. My w tym samym miejscu jeszcze raz przejdziemy. Tam gdzieś dziura jest. Am I still in the past? Or has this strange cat come to the future with me? I wpadłem w nią. Idziemy. Brawo.
tego kota zgubiłem w pewnym momencie. Wiecie, z lewej strony słyszę kota. Tu są psy. To byliśmy. Prawo. Wilki. Wolves and the storm. Fortunately, I am safe behind the walls of this monastery. Who cares about any ghost or Nazis? Teraz z prawej... Właśnie, z prawej strony słyszę deszcz. A to źle. Z lewej strony muszę słyszeć. Tu w prawo. Chcę sobie wyobrazić to pomieszczenie, jak wygląda. Deszcz jest za mną, nie? I'm not going back. Nie, nie jest za mną. W tym momencie wcześniej muszę skręcić w takim razie. Hey Batman! I tu gdzieś, jak skręcę w lewo, to spadnę znowu. Oh, this floor is shaky. Przede mną? Jeszcze w lewo? Tu? Znowu wpadłem. Kurde. Nie mogę zlokalizować tego kota. Dokładnie. Jeszcze raz spróbuję. Where and when am I? I can hear raindrops hitting the roof, but no guards or any ghosts. Jest to trochę inaczej. Am I still in the past? Nie, no, or has a strange cat come to the future with me? Zrysuję sobie pomieszczenie. Wiecie, na pewno mogę. Tylko. Że już zawróciłem dawno. To jest chyba korytarz jakiś. Wiemy w lewo. Nie? Czyli w prawo. Wilki? No. Ty, bo ja takie trochę koło tutaj zatoczyłem. Lewo? Prawo? W lewo? W lewo? Tu coś jest. I teraz chyba w lewo skręcałem. This storm brought in natural darkness. I can't see anything through the window. Chyba jestem przy oknie.
prawo. Tak, tu nic nie ma. Z trzech stron nic nie ma w tym miejscu. Jak to się cofnę o jedno. Hey Batman, you came to help me? Oh, this floor is shaky. Czy to jest krok? Ciągle w tym samym miejscu spadam, ale chyba wiem już jak to przejść. Chyba o jeden muszę się tylko wtedy cofnąć. Tylko kartka mi się kończy. W tym problem. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Pójdziemy tą samą trasą. Am I still in the past? Or has this strange cat come to the future with me? Dwa do przodu. W prawo. Jak później ci wymienię. Teraz dwa do przodu. Prawo. Lewo. Tu już wejdę na jakąś deskę chyba. Oh, this floor is shaky. I tu spróbuję w prawo. Nie mogę. Okej. To była chyba droga, którą wcześniej pominąłem. Po jakimś kamieniu chyba idziemy. There are plenty of junk here that block the passage. Maybe I can pull them apart. Ooh. Dobra. Dotarłem do nowego miejsca. To jest, nie są żadne drzwi. Ja tu się cofam. O właśnie, tu jest coś do użycia. Z lewej strony chyba. Dobra, lokacja numer 7. Mamy to. Musiałem sobie rozrysować na kartce trochę. Co się pogubiłem. Tam trzeba było w pewnym momencie nie iść do końca ściany i skręcić. I ja to przegapiałem. Za każdym razem poszedłem do końca ściany. Trzeba uważać na to w takim razie. Dobra, coś tu słychać? Jakiś oddech. Czy to mój?
Those voices, are they real? Or just in my head? Cześć Kacper, witamy. There is some inscription on that brick. Thomas... 1939. Who wrote my name? And when was it? It looks very old. I'll try to break through this wall. I need a solid tool to punch a hole in here. I'll try to break through this wall. I need a solid tool to punch a hole in here. I'll try to break through this wall. I need a solid tool to punch a hole in here. These tools between the chimneys are definitely old. Covered with a thick layer of dust, they probably remember the times of war. That hammer should do the job. Cześć Daspien, witamy. Gierka, kurczę, fajna, klimatyczna, tylko... Trzeba się strasznie skupić na pomieszczeniach. To nie są otwarte pomieszczenia, tylko korytarze jakieś, nie? To ja? I won't go this way anymore. I won't go this way anymore. Okej, czyli tędy nie. Z prawej strony spróbujemy. To jest gierka, która na Androidach będzie też. Ogólnie. Ciekawe jak to tam będzie wyglądać, czy też będzie się klikać? Jakoś inaczej. Muzyka ma mnie prowadzić? Jeszcze teraz głosy, nie muzykę. Dobra, zbliżam się powoli. Coś jest. Kapanie wody. Tak, bo właśnie pamiętam, że przy tej muzyce było, że mamy jakieś narzędzie znaleźć. Czy dalej? Tutaj, nie? I młotkiem.
Tak, 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 wiem, pamiętam o tych chórach. No. The end of the demo. Press escape or left mouse button to return to main menu. Okej, skończyliśmy akurat. Nie no, ale powiem wam, że naprawdę całkiem ciekawa gierka. Podobało mi się to. Ciekawy klimacik. Co tu się dzieje? Denaturat? Wieloma fałszywymi followami w twoją stronę. Nie bierz tego do siebie, pozdrawiam, boss. Co? Nie rozumiem, co za ten... dobrze, dziękuję bardzo oczywiście twórcom, że pozwolili mi sprawdzić tą gierkę. Nie no, powiem wam, że naprawdę fajne, dlatego że jest coś takiego w książkach, bo ja to porównuję cały czas do książki, że są elementy, dzięki którym możemy sobie wyobrazić różne rzeczy, czego tak naprawdę nie wiem, czy jest w ogóle możliwość przełożyć na film albo grę. I tutaj ten klimat można po prostu odtworzyć. Najbardziej mi to porównuje właśnie do książki. I często właśnie mogę chyba też powiedzieć, jak Lovecraft pisał, no to praktycznie nie można było tych rzeczy, co on opisywał, te bóstwa wszystkie przełożyć na film i grę, i myślę, że tutaj niektóre elementy można sobie naprawdę swoją wyobraźnią bardzo fajnie dołożyć. I to robi wtedy bardzo fajny klimacik. Gierka bardzo fajna. Będzie możliwość, to chciałbym przetestować ją całą. Kiedyś może. No dobrze, to dziękuję w takim razie. Dziękujemy streamowi, dziękujemy YouTube'owi. I twórcom oczywiście.